Siemaneczko, z tej strony KRS, was w odcinku z nowej serii z Farminga 2017 i tą serię będę prowadził wraz z Michałem Siema, elo, to ja, cześć, oraz tu, elo. Damiankiem. Siemaneczko, siemaneczko. I słuchajcie, odcinki będą się pojawiać dwa razy w tygodniu. Damiana, w jakie dni? W poniedziałek oraz w piątek. O godzinie? Myślę, że dla wszystkich będzie dobrze, jeśli odcinki będą mniej więcej koło 18. Tak, 18.00, poniedziałek, piątek, odcinki z serii Sąsiady, bo ta seria będzie się nazywała Sąsiady. Oczywiście gram na mapie o nazwie Opolszczyzna V1. I co, bez przedłużenia, lecimy z odcineczkiem. Lecimy. Lecimy. Ty, kasę trzeba skasować. No i dobra, na tej mapie Opolszczyzna V1 są trzy gospodarstwa, a pierwsze gospodarstwo na tej mapie będzie miał Michał. Michał, no, siemanko, to ja też. To zapraszam ten... do oprowadzenia no, farmę. Oprowadź po farmie, co tu się znajduje, opowiadaj. No to tak, po pierwsze na wejściu się prezentuje przepiękna brama, a przed bramą skrzynka na listy, numer nieznany, nazwa oczywiście. Z numerem domu 111-142 i co tutaj mamy? Autko widzę, Lizarda, tak? Oczywiście białe auto, ładne. Stoi. Nie jeździ. Co tu jeszcze masz na mapce? Na swojej. To widać, ładne drzewa. Dobra. Gdzie mamy New Hollanda. Tak. Jakiego? Te 5. To jest te piątka, co nie? Pięć, tak. To jest ten nowszych, co nie? Z 20 roku tak, chyba. Tak, tak. Ładny. Dalej, co tu mamy? Tutaj mamy zagrodę chyba do świń, chyba. Dobra, widzimy tutaj, mamy w garażach Zetora. 7711, ładnie. 7711. Tak, tak. Tutaj 30. 330. 30 tak, mamy, tak. Ładną. Ładna ta 30, ładna. Tak, oczywiście, z kabiną może szkoda być. Oczywiście. Od tak. Pana ma, pana prezesa, ziarna. Co tu widzę, mamy przyczepkę, masz jakąś? Taka wystarczająca. Z czego ten pług? Się trochę przewalił. To właśnie, no. To się poprawi. A poprawi się, czyli widzimy silos małe na ziarno. Dobra. Tutaj dobra. Mamy. Wchodzimy w drugą część. Jakieś tam rzeczy przydatne. A to słynny Hasia, siewnik. Tak, pięknie, tak, tak. No. Wszystko tutaj. Tutaj mamy nowy siewniczek już. Od Kwerlanda. Tutaj mamy Nobel. Tego Och, Ochra. Kultywator no, ładny. Tutaj kultywator. Od Kunha. Piękny. Tak. 3 metrowy chyba. 3 metrowy. Chyba tak, 3 metrowy. 3 metry, no. 3, albo 2,5. Co tu jeszcze masz? Otwieramy bramę. Po lewo. Jeszcze coś tu, jest. Tu mamy jakieś maszyny. Tutaj widzimy autosankę. A, tak. Ej, tak. Zajebi sprzedała tą autosankę. A za ile byś polecił? A to nie wiadomo. Komfortowa. A jeszcze wam powiemy, każdy na start ma 50 tysięcy i później oczywiście możemy się wzbogacać. O tak. Pat, otwierano. Dobra, i co tu jeszcze masz? Widzimy New Holland, Jezu. Oczywiście, kombajna pa, mamy. New Hollanda, żółtego. New Hollanda. TC5. Mamy do kukurydzy i do innych spraw też. Do pszenicy, rzeczy. Ładnie w środku. No ładny ten New Holland. O. Oraz mamy miejsce na świnki. Tak. No mamy. Ładne. Okej. Okay. Nie czyli będziemy to korzystać. Całe gospodarstwo? To całe? No, takie małe, skromne wystarczy. Okay, no. I trzy pola, kukurydza no, i tak dalej. To co, lecimy na kolejne gospodarstwo. No i dobra, jesteśmy już na drugiej gospodarce. Druga gospodarka oczywiście moja. To już koledzy czekają, Michał i Damian. Witam podam pana. Ciekawostkę z panem Damiankiem, jesteśmy sąsiadami, o tutaj jego gospodarstwa, za chwilę będzie prezentacja. I oczywiście KRST Games mamy na skrzynce, na listy. I co, jak wchodzimy na gospodarstwo, rzuca się nam pierwsze Zetor Iguany. Zetor, jaki to jest?
Dzwony. 16245, tak? 16245. Turbo. Tak, turbo jest na tutaj. Szybkość. Tak, tutaj auto, Lizard, pickup, TT, oczywiście, manny. Duży, idąc dalej. Potężna bestia. Tak, w garażach mamy schowanego Johna, John Gira. Johna ma zoba. Zielony. A John, 16:30, manny. Ładny, ładny. Tutaj nie ma zwierzątka? Tutaj jeszcze kurki nam chodzą. Trzeba uważać, jak będziemy... Pożywienie. Tak, tutaj mamy starego... Hatsa. Dopiero co go restaurowałem. Tak, no, a jeszcze tutaj kabina do tego dojdzie. A to w następnym odcinku. Będzie. Jeszcze jeden... Ona ładna. Tak, wszystko nawet odmalowane dopiero. Idąc dalej, to co? Tutaj... Poczesne. Tutaj mamy bardzo też ciekawy okaz, który ostatnio kupiłem. To sąsiad jest. Buchera do zbierania trawy. Chłopie, powiem ci, 6000 pojemności. A, dużo, dużo. Dużo, no na trawę. Fajne, tak. No fajne. Dobra, i co, lecimy tutaj, mamy oczywiście siloski, tam pszenica leży. I co, idzie na tył gospodarstwa, tutaj mamy siewniczek. Od chyba. Duży, ogromny. Tak. Tutaj, o, jaki siewnik słoni. Siewnik, no, przyszła dotacja słoni, to trzeba. Powodzi się. Trzeba, no powodzi się. No. Tutaj jeszcze mamy Bizona, tutaj. Tak, tutaj mamy zabytki, bym powiedział, takie o. Deutscha starego, też odrestaurowane. Też Deutscha, o chodzi kurde, ładnie. To widzę, że tu inwestujesz w te, ta. W renowane. Tak. Zabytki. Tutaj kultywator ładny. Tutaj siewnik oczywiście. Grobiarka. Grobiarka nowa. Zgrabiaczka, nie? Fajna. Tutaj mamy do trawy. Kosiarkę. Starą. To tutaj trzeba odrestaurować oczywiście. Jeszcze. O, tam pomalujesz. Pomalować i tak dalej. Tutaj oczywiście bizonka. Przystawkę do kukurydzy, do pszenicy. Mamy do bizonka. I starą autosankę. Ładna. To jest. Zmienił z desek. Drewniana, jakiś tam metal. Bo jeszcze coś masz na wypadku? Nie, i to chyba tyle jeszcze. Tutaj możemy przejść do sąsiada od razu. I co? No, to sąsiad. Pójdziemy sobie od drugiej strony. Tak, chodźmy. Tutaj mamy plan z sąsiadem jeszcze drogę stworzyć. Zapraszam. Sąsiad, co nie? Tak, mamy plany, bo niestety są problemy z dojazdem. No. Tu zapraszam. Tak, ale to wszystko oczywiście w następnym odcinku. No oczywiście, tutaj. Oglądajcie. Tutaj zapraszam. Postaramy, widać już od razu. Chlebica 959A. Tutaj numer. Audiczkę A8. Ładna wiona, widzę. Nowa. Służbowy, no, jeszcze na francuskich blachach. No tu od francuskiego. Jeszcze? Proszę. Jeszcze? Następnie. Mamy tutaj. Kultywatorek od kuchna. No to ładny. Te 3 metrowe są chyba, co nie? Od kuchna. Ta. I tutaj jeszcze mamy pług. Też kuchna. Tak, 4 skibowy. Tak, następnie. Przechodzimy sobie za gospodarstwo, tam się będzie działo więcej. Tutaj mamy po prawej. Maseja. Masej Ferguson. 399 turbo z turem. Bardzo dobry. I widzę. Maseja Fergusona 255 na polskiej licencji Ursusa. Bardzo też. Jeden z moich ulubionych sprzętów. Następnie, jak się odwrócimy, mamy tutaj tak. Siewniczek. Oraz przyczepkę, jedną osiówkę. 4000 litra ma chyba, co nie pojemność ta przyczepka. A, coś takiego. Następnie sobie o, będzie się nadawała. Mamy tutaj opryskiwacz od Amazon. I tu mamy legendę. Najlepszy. Władka mamy tutaj, ta, ale Władek mieć... coś... Nie pali. Nie wiem, proszę, spójrz, bo on tak... Pali, ale nie pali, weź no nie pali, powietrze. Nie pali, no sąsiad odpalił. No właśnie będę planował coś nim robić, tak stoi robić, tu, stoi. Odresztę trzeba naprawić. A? Będzie naprawiany. Niech se stoi, bo kurde, kurza mnie już, że tak stoi, a chciał coś zrobić. Następnie idziemy. Autosanka. A tu widać odmalowana, nowy. Nowsza, chyba. No, odmalowana. Tak, widać, kolcz chyba schnie dalej, udaje się. Tutaj jeszcze, tu o, mamy też kosiareczkę od Podfingera. Tak. Tutaj, jak się obrócimy, mamy Bizona Rekorda Z058. Mhm.
kolejną autosankę, tylko tym razem wysokoburtową. I tutaj jeszcze mamy takie, mamy tutaj prasę New Hollanda. Tak, a ten pług za ci zapadł. Za New Hollandem mamy grabiareczkę. Tak. Ten paleta ci wpadła do ziemi troszkę. Właśnie widzę, coś tu się... Coś się zepsuło. Tam już długo stoi, bo to stare maszyny, te tutaj jeszcze mamy kultywator stary. Już ich prawie co nie używam. O, i tu prawo jeszcze będziemy robić tutaj drogę. Drogę na następnym odcinku. Ona będzie sobie tutaj biegła. I tu będzie tu jechać. O, tą kukurydzę trzeba skosić. Widzicie, jak tutaj... Patrzcie, jak sobie pójdziecie tu... Nie ma dojazdu. To jak ja tu bizonem wyjadę? No nie ma szans, żeby bizon nie ma, nie ma. A jak... tutaj pójdziemy, o... To się dobrze jechać. Tutaj mamy kałuże też. I mamy tutaj niestety problem wsi, czyli rury, które cały czas ciekną i nic się nie da z nimi. Tutaj objazd trzeba zrobić. Problem, jakieś... Podobno te korzenie od tych drzew cały czas jak rozwalają te rury i cały czas nie da się wójt, nic zrobić. Tutaj wójt... Szkoda gadać. Wójt to pomaga. Nic wójt nie robi. No właśnie. No i co? Tylko pieniądze wybrał. Tak. Czas no i tutaj jakieś... jeszcze mamy na krowy tutaj po prawej, o takie, o piękne, ale to zostało potem jak to kupiłem, ale jeszcze się zastanawiam, czy inwestować w krowy, czy nie. Chyba się na razie nie. Na razie się nie opłaca, trudna sytuacja. Nie ma sensu. I co sąsiad, to tyle chyba. Wszystkie gospodarstwa widzieliście. To już wszystko mam, tylko mam jeszcze placy do tu elegancki. Tak. Czyli co? Pastwisko dla krów. I tyle. Na razie tyle. Tak, czyli co? Odcinki w poniedziałek i piątek o 18:00. I tak, Zapraszamy. Tak, odcinki będą trwać około 10 minut. Postaramy się. Tak. Oczywiście. I co? Każdy ma na start 50 tysięcy. Czyli co? Słyszymy się już w piątek o 18:00. Dzięki panowie za odcineczek. Widzimy się w piątek. Za co? Bardzo fajny odcinek, bardzo polecamy tą serię, bo nie tak się łapkę w górę. Z przyjemności do farminga, sąsiady. I co? Trzymajcie się. Do następnego odcinku. Do piona. Cześć. Siemaneczko. Better off